Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Filmiki o gitarach, PGR Polaków Gitarowe Rozmowy. No dzisiaj powiem wam szczerze, że wydarzyła się sytuacja bardzo, bardzo dziwna, jeżeli chodzi o splot tak zwanych zdarzeń i przypadków, których podobno nie ma. Więc generalnie sprawa wygląda tak, że odcinek, który właśnie teraz oglądacie, miał pójść wczoraj. On był już praktycznie zmontowany, musiałem go jeszcze tylko wyrenderować, ale nie zdążyłem go wyrenderować, stwierdziłem, dobra, jadę do domu sobie odpocząć, pograć trochę w Monopoly. No i generalnie ten odcinek wczoraj się nie ukazał. A dzisiaj na stronie Push Guitars ukazała się wiadomość, że firma zaprzestaje swojej działalności. No i nawet się tak powiem wam, że zastanawiałem, no dobra, no to czy ja powinienem w ogóle ten odcinek puścić, czy w ogóle ten odcinek powinien powstać. No bo odcinek generalnie jest nagrany we wrześniu. Nagrany jest we wrześniu podczas targów Guitar Summit w Niemczech. Bardzo wam dziękuję za całe wsparcie patronite'owe i za to, że umożliwiacie mi takie wycieczki, że mam na to kasę, to dzięki wam się to właśnie dzieje, więc patroni, jesteście naprawdę na wielkim, wielkim propsiorze. Tych wywiadów jeszcze kilka mam tam nagranych, mam nadzieję, że te firmy nie upadną, zanim je puszczę. Jak wiecie, było tam sporo przedstawicielstwa polskiego i z tymi firmami właśnie polskimi te wywiady porobiłem, na tym się skupiłem. No więc generalnie jest tak, że mówię, zastanawiałem się, czy w ogóle ten odcinek puścić, no ale stwierdziłem tak, no jest filmiki o gitarach, jest to pewnego rodzaju zapis historii również gitarowej, historii polskiego gitarnictwa. Nie da się ukryć, że firma Push Guitars była to firma, która no, miała dość duży potencjał, mieli jechać na NAM. Była to taka firma, na którą patrzyłem, że no, być może za 2-3 lata będzie o niej słychać nie tylko w Polsce, ale również gdzieś właśnie poza naszymi granicami. Była to firma z potencjałem, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakich powodów, no zaprzestali tej działalności. To nie jest też kanał plotkarski, żeby gdzieś tam się doszukiwać, co kto komu powiedział i co kto zrobił i w ogóle. Interesują nas gitary, a nie plotki na temat gitar i nie szukamy tutaj sensacji. No jak mówię, zastanawiałem się, czy ten odcinek powinien wyjść, no ale stwierdziłem, że historycznie rzecz biorąc, że po prostu w taki sposób, że no wiadomości, informacje na temat polskiej gitary, na temat polskiego lutnictwa, na temat wszystkiego, co się wokół tego dzieje, no na tym kanale są, więc jest to historyczny PGR, czyli rozmowa z Piotrem Puszem, właścicielem byłym w tym momencie już firmy Push Guitars, nagrany we wrześniu tego roku. Jak jeszcze nikt nie wiedział o tym, że coś takiego się stanie. Mam nadzieję, że nikt się na mnie za to nie obrazi i no, że wszyscy potraktują to właśnie w ten sposób jak ja, czyli dosyć historycznie. Też mam nadzieję, że, no bo postanowiłem też przy przemontażu tego, czyli przy tym, co teraz obejrzycie, postanowiłem zrobić coś takiego, że dodatkowo jeszcze wrzucę, żeby nie było tak, że dwóch gości sobie gada przed kamerą tylko i wyłącznie, wrzucę wam materiały ze strony internetowej, która jeszcze dzisiaj istnieje. Więc wszystkie materiały ze strony internetowej są użyte na zasadzie cytatu i jako zapis historii, która miała miejsce. No podejrzewam, że ta strona zniknie, skoro firma przestaje działać. Nie będzie można znaleźć tych instrumentów, a tam po prostu jest całość tego. Więc traktujemy to historycznie, jak mówię, no mam nadzieję, że zarówno wy, jak i chłopaki z Push Guitars, oba Piotrki to zrozumieją, nie będą mieli mi tego za złe, że w ten sposób to wykorzystałem. Trzymałem za firmę kciuki. Stało się jak się stało, być może kiedyś się dowiemy co się stało, ale tak naprawdę w tym momencie nas to nie interesuje, interesują nas gitary. Zapraszam już do Niemiec. Przypominam oczywiście również o tym, że w tym miesiącu jest dla patronów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom. Lista na końcu do wygrania gitara. No może nie aż tak fajna jak pushowe instrumenty, bo jest to Harley Benton, ale no jest zabawa dla patronów. I przypominam również o tym i zapraszam bardzo serdecznie do tego, ażebyście wzięli udział w konkursie Pokaż swój sprzęt. Konkurs trwa do końca roku. Główną nagrodą jest bardzo fajna kamera 4K ufundowana przez firmę Zoom.
i jest dużo różnych innych nagród. Tych nagród w tym momencie jest chyba około 13. Do puli nagród doszły również znakomite paski Szamanu, takie ręcznie robione w Polsce fajne paski. No i mam nadzieję, że będzie liczny udział. Na razie jest już kilka zgłoszeń. Trzymam za Was kciuki, ażeby tego, żeby tych filmów było co najmniej 50 i żeby było ciężko mi cokolwiek wybrać. Zapraszam, link do tego filmu jest oczywiście w opisie. Zapraszam również do subskrybowania kanału, jeżeli jesteście tutaj z jakiegoś powodu po raz pierwszy albo oglądacie bez subskrypcji. Z wyliczeń wynika w tym momencie, że no 52% z Was ogląda ten kanał bez subskrybowania. Więc tak naprawdę w czystej teorii, jakby te wszystkie wyświetlenia bez subskrypcji stały się subskrypcją, to ten kanał może już przekroczyć 100 tysięcy tych subów. A to jest fajne, no bo pokazuje, że brać gitarowa się rozwija. Pamiętajcie, to nie jest kanał o mnie i nie jest kanał, żeby wiecie, żeby moje ego się chełpiło i żebym ja tutaj się jakoś specjalnie z tego cieszył, tylko po to, że gitara jest najważniejszą ze sztuk. Zostawcie lajka, piszcie komentarze, subskrybujcie, jedziemy do Niemiec. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem, polskie przedstawicielstwo na tych targach po prostu rozwala system. Nie rozwala. Łącznie, nie rozwala? Rozwala. Mamy tutaj swój mikroklimat. Łącznie z Wami, wiesz, no Ty jesteś tutaj tak jakby nieoficjalnie, tak, bo jesteście tak, na stoisku Eufony Pickup akurat zwiadowczo, ale jest powiedzmy oficjalnie 9 polskich firm. Ja tutaj przyjeżdżam od 3 raz, nie mogę powiedzieć od 3 lat, bo tam była ta przerwa, wiadomo, związana z żenią. No i nie było tak, wiesz, było, no nie wyglądało to w ten sposób, więc ja jestem mega, mega zadowolony, że te polskie firmy po pierwsze wychodzą za granicę, a poza tym po drugie, że powstają. Piotr Pusz. Witajcie. Pusz Guitars, jak się można domyślić. Tak jak był, wiecie, Oliver Gibson, to tutaj jest Piotr Pusz. Co skłoniło Cię do tego, że weźmiesz ode mnie miętuska? Nie lubię słodyczy. A tu nie ma cukru, w ogóle, proszę bardzo. No, dziękuję Ci bardzo. A już tak... No, kurczę, to dajesz to... To są niemieckie miętuski. No, okay. Powiedz mi, co Cię skłoniło do tego, żeby robić gitary? Wiesz co, na to się zebrało tak naprawdę wiele czynników. No. Kiedy chciałem zostać słynnym gitarzystą i faktycznie, jak każdy chyba... Wygląd już masz, to już był plus. Tak, wiesz, ale to było przez lata, tak? Faktycznie, no, brakło gdzieś czasu na tą gitarę w życiu już takim bardziej dorosłym. Zająłem się innymi rzeczami, ale jednak powrót do tych gitar zawsze gdzieś tam w głowie tkwił. Kilkanaście lat temu miałem swoją jakby pierwszą przymiarkę do zrobienia gitary elektrycznej. Tylko wtedy, będąc młodzieńcem jeszcze, miałem troszkę jakby nakierowany byłem troszeczkę na rzeczy takie, żeby z życia korzystać, nie? Poważnie może wtedy się jeszcze nic tak do głowy nie brało. Minęło sporo czasu, pewne okoliczności się stworzyły. Odświeżyłem myśl, spotkałem na swojej drodze m.in. Piotrka Chudzika, z którym jakby wspólnie prowadzimy tą gitarową imprezę. No i po wielu rozmowach początkowych wydaje mi się, że udało nam się stworzyć jakiś tam model, który był bardzo obiecujący, tak? Mm-hmm. Bardzo dobrze się złożyło, że my jakby uzupełniamy się w naszej pracy, bo Piotrek zajmuje się z pracami stricte lutniczymi. Ja jestem od drewna, od tej roboty takiej początkowej, prawda? No i mam duże doświadczenie w tym, Piotrek ma duże doświadczenie w pracach lutniczych. Co to jest za doświadczenie w takim razie? Z czego to doświadczenie się wywodzi? No, przez ponad 20 kilka lat pracowałem w drewnie jako producent mebli, jako osoba, która projektowała meble, jako osoba, która zajmowała się stricte tą częścią od strony designerskiej, łącznie z produkowaniem modeli, z obrabianiem, z maszynami obróbczymi, CNC i tak dalej. Masę doświadczenia, łącznie z doświadczeniem stricte na produkcji, bo mimo to, że ja tam pracowałem sobie gdzieś w biurze, to ja generalnie umiem wszystkie prace, które wykonywaliśmy u nas w firmie meblowej, tak? No, chcąc projektować mebel, trzeba znać to, co się robi. I to jest moje doświadczenie. Podejrzewam, tak? Że były to takie meble troszeczkę wyższej klasy. Tak. To były meble ekskluzywne, które dystrybuowaliśmy po całej Polsce. No nie były tanie meble. Mm-hmm. Tak?
Ale to nawet nie w tym rzecz. Chodzi o to, że to doświadczenie, które zyskałem właśnie przy obróbce drewna, przy tych początkowych fazach łącznie od projektowania, mogłem to w łatwy sposób przelać na produkcję gitar. Jakby ja zrobiłem w swoim życiu właśnie poprzez pracę w stolarstwie milowy krok, z którym osoby dzisiaj zaczynające swoją przygodę z gitarami muszą się borykać tak naprawdę. Mm-hmm. Nie? One muszą się tego wszystkiego uczyć. Tak mnie akurat życie obdarzyło dobrze, że miałem tą sposobność. To też pewnie pomocne było w tym, to w rozpoczęciu produkcji gitar, że miałeś cały park maszynowy, no to jest inny temat. To jest pewnie troszeczkę inny park maszynowy, ale no pewne rzeczy są wspólne, typu jakieś, nie wiem, no wszystkie te, jak się, wiesz, te rzeczy, które robią, że tam deska ma jakąś odpowiednią grubość, ja nigdy nie pamiętam tych nazw. Wiesz, grubościówka. Akurat grubościówka, to jest jedyna maszyna, której u siebie nie mam tak naprawdę. A, no też ciekawe. Ja mam przemysłowe maszyny tak naprawdę, które były używane w produkcji wielkoskalowej. Mm-hmm. I stricte my nawet grubościówki nie używaliśmy, bo mieliśmy obrabiarkę czterostronną, strugarkę, w którą wkładałeś listwę. A, czyli jeszcze, czyli jeszcze level wyżej tak naprawdę. Tak, strugała się ją z czterech stron, nie? Mm-hmm. Na przykład. No to takie maszyny, tak? Nie jest jakby tutaj najistotniejsze to, jakim parkiem maszynowym się dysponuje, tylko czy umiesz jego wykorzystać, to jest pierwsza sprawa. I co się ma w głowie, jaki plan, pomysł, bo to jest jakby najistotniejsze według mnie. Ludzie mają sprzęty przeróżne, a są też tacy, którzy nie mają sprzętu, a wiedzą, co chcą zrobić i to robią. I to nie robią wcale gorzej. Zwykłymi ręcznymi. Dokładnie. Wy jesteście taką manufakturą, która no nie jest do końca praca ręczna. Oczywiście Piotr Chudzik potem pewnie to wykańcza i wiesz, pewnie to wszystko jest. Wiesz, nigdy jest, nie ma, wiesz, nigdy nie ma czegoś takiego, że maszyna wszystko zrobi. Zawsze musi być człowiek, ale posiłkujecie się CNC w dużej mierze, wiesz, prawda? Co, no, generalnie to wygląda tak, no, dysponując tym sprzętem, nasze instrumenty są na tyle powtarzalne, zarówno gryfy, jak i body, czy tam jakieś inne części, które wykonujemy, jest to traktowane jako element zamienny, czyli każdy następny jest pasujący do poprzedniego. Załóżmy sytuację, złamie się komuś gryf, tak? Dorabiamy gryf, wymieniasz... i nie musimy mieć body, żeby go wpasować, bo jest jakby, to jest element, który został wcześniej zaprojektowany i my zrobimy taki sam, tak? To są jak wymiana części w samochodzie. Tak, no to jest idea, to ma sens, to jest idea powstania Telecastera, tak. I Stratocastera zrobionego przez Lee Offendera w latach 50. No bo tak, to tak, też tak wyglądało, tak? Że złamać się gryf, czy cokolwiek. Gitary były klejone razem z gryfem, a tutaj, wiesz, a on sobie to wymyślił, że to dokładnie. Można, że też te części są... No na pewno nas cechuje ta dokładność, tak? Bo choćby nawet nacinanie progów też robimy CNC, nie jakimś tam malutkim frezikiem, tylko jest po prostu maszyna wyposażona w piłę, która piłą nacina te progi, tak? No nie zdarzyło się jeszcze, żeby gitara nie stroiło, tak? To są bardzo ważne rzeczy, podstawowe, fundamentalne, ale jednak tutaj mamy tą przewagę i komfort, tak jakby, że wiemy, że to dobrze zrobimy. Skąd bierzecie drewno na te instrumenty? No to jest bardzo szeroki zaraz temat. Zaraz sobie będziemy ten temat poszerzać. To jest bardzo szeroki temat, ponieważ część drewna, głównie tego europejskiego, które u nas występuje w naszej szerokości geograficznej, pozyskujemy sami. Mam do dyspozycji swój tartak, swoją suszarnię. Mam miejsce na to, żeby to obrabiać. Mam możliwości, żeby to drewno sobie wcześniej pozyskać, żeby ono sobie poleżało. To, co najlepsze, oczywiście ląduje w gitarach. Reszta jest sprzedawana jako opał albo wykorzystywane u nas jako opał. W sensie ogrzewania zakładu po prostu. Gatunki, które u nas nie występują, ściągamy z Indii, z Afryki. Dzisiaj tylko tak naprawdę, nie? To no jest temat rzeka. No, no dzisiaj dobra, dobre drewno... temat rzeka, wiesz, z tym drewnem jest każdemu praktycznie, no prawie wszystkim lutnikom zadaję to pytanie, na ile drewno... I oczywiście proszę tutaj o wyłączenie w tym momencie marketingowych sytuacji. Aha. Rozmawiamy szczerze z gitarzystami. To 5 minut na taką, wiesz, na ile drewno ma tak naprawdę wpływ na brzmienie, na ile co innego ma wpływ na brzmienie, co ma wpływ na brzmienie gitary. Jakbyś to mógł... Nie inaczej, no żartuję sobie oczywiście. Krążą takie magiczne stwierdzenia w lutnictwie, że to czy tamto, nie? My żeśmy robili doświadczenia. O. Z własnych doświadczeń wiemy, że w bardzo dużej mierze w przypadku gitar elektrycznych odgrywają przetworniki i to, co jest zbierane do głośnika, tak? Te elementy, które zbierają fale do głośnika, ale po części przed przetwornikiem mamy mostek, mamy nawet struny, mamy jakość wbicia progów, jakość klejenia drewna, co to jest za drewno i jaki gatunek.
jakość spasowania elementów, to wszystko jakby wpływa, tak? I mówię tutaj od strony takiej stricte początkowej. Natomiast z doświadczeń naszych wynikło, że robiąc dwa takie same instrumenty z tego samego materiału, z tymi samymi przetwornikami, potrafią grać różnie. Mm-hmm. To są niuanse, ale to nie jest tak, że masz brzmienie gibola i brzmienie strata, takie różnice, nie? To są brzmienia minimalne. Są brzmienia w jakości i długości tego sustainu, tak? Natomiast na pewno ważną rzeczą, którą dzisiaj warto poruszyć, w jakości brzmienia odgrywa drewno pieczone. Mamy tutaj ze sobą, możemy pokazać gitarę. To jest teraz, nasz... Poczekaj, na plus, tak. Czy na plus? Na plus, bo to jest taka, to jest taka tak. Dosyć nowa technologia tak naprawdę. To... Wiesz co, to jest technologia, która ale w gitarach wykorzystywana jest ile? No, 5-8 lat to jest taka góra, nie? Tak, to wyszło jakiś czas temu tak naprawdę. Wcześniej drewno nazywało się termowanym u nas w Polsce na przykład, nie? Bo to jest termowanie drewna. To jest metoda podająca drewno wysokiej temperaturze, zamykająca pory drewna, ale przede wszystkim w tej temperaturze wypalają się cukry, które są składnikiem drewna. Pierwszy raz takie coś słyszę. Tak, to powoduje właśnie to, że mamy drewno o zmienionej troszeczkę barwie. Mm-hmm. Ono ma zupełnie inny zapach przede wszystkim, to można łatwo wyczuć. Czy dlatego, jest karmelowy taki właśnie, zapach. Właśnie, dlatego nie? Jest mówione, że to są drewna karmelizowane, to jest równoznaczne? Nie, akurat z tym stwierdzeniem się nie spotkałem, natomiast sama konsystencja drewna polega na tym, że ono ma zamknięte pory, jest zupełnie inne jest w odczuciu, zupełnie jak weźmiesz ten sam kawałek przed pieczeniem, a po pieczeniu, ma inny dźwięk. Ale to drewno właśnie poprzez proces pieczenia, ono jest dużo bardziej stabilne. Ma fajniejszy wydźwięk i co się okazuje, w tym egzemplarzu akurat mamy olchę pieczoną, nie widać jej, bo jest zamalowana, i klon pieczony. I ten instrument gra bardzo dobrze. Jest wszystko to, co mamy na przykład w instrumentach, które są z, nie wiem, z 70-tych lat, 60-tych. To jest bardzo podobny wydźwięk, nie? Dobra, bo wczoraj się pokłóciłem trochę z Przemkiem na temat rozgrywania gitar. Tutaj widzę, że to jest ta ścieżka, o której mówisz. Rozgrywanie gitar to jest jeszcze odrobne. Czy mówisz tutaj o ułożeniu drewna przez czas, że ten czas, jak powiedzieć, lata 70, no to jest tak, powiedzmy co, 40 lat takie drewno sobie pracuje z powietrzem. Wyobraź sobie sytuację, że masz drewno, które gdzieś tam strzałeś w latach 70. Ono sobie leży, robisz z niego instrument i ono nie jest rozegranym drewnem, nie? No tak. No właśnie, a tutaj mamy metodę pieczenia drewna. Strukturalnie ona przypomina takie stare drewno, które już się wyleżało, wiesz, zmieniła się jego struktura właśnie ze względu na warunki atmosferyczne. Ja mówię o drewnie sezonowanym na zewnątrz, nie? Nie trzymanym gdzieś tam w szopie i tak dalej, tylko drewnie sezonowanym na zewnątrz, nie? I to jest jakby, to jest pierwszy krok, który powoduje, że to drewno lepiej gra, bo takie świeże drewno, wyobraź sobie sytuację, która jest, ścinasz jakąś tam kłodę, suszysz, wiadomo, w suszarni i robisz taki instrument. Zero stabilności. Pieczenie powoduje, że jednak ten instrument jest bardzo stabilny, zmieniają się jego walory dźwiękowe. No i wydaje mi się, że to wszystko jest na plus, nie? Czy wy macie ale rozegrać taki instrument też takie... jest warto. To zaraz do tego wrócimy, ja sobie zmienię. Czyli macie takie miejsce, w którym możecie sami robicie to wypiekanie drewna, tak? Dobrze to zrozumiałem? Akurat wypiekaniem drewna się nie zajmuję osobiście. Zlecam to na zewnątrz, są firmy, którzy się stricte tym zajmują, robią to dobrze. Natomiast wszelkie procesy, które są u podstawy przed pieczeniem, ogarniam u siebie. Mam możliwości, tak jak mówiłem wcześniej, z pozyskaniem od kłody samej, z lasu na przykład kupionej, czy tam od kogoś prywatnie, bo zdarzają się też takie sytuacje. Jeżeli kupimy taką kłodę, sami ją przetrzemy, sami ją przesezonujemy, wytniemy z tego elementy, wysuszymy i albo dajemy do pieczenia w przypadku, jeżeli jest taka jest potrzeba, albo idzie do dalszej pracy, tak? Jest inaczej, no niż dobra, wszyscy robią, A jak z tym rozgrywaniem w takim razie? Ty wierzysz w to rozgrywanie gitar elektrycznych? Oczywiście, że tak. To nie jest... Dobra, okej. Okay. Bo ja jestem opozycyjnie do tego nastawiony. Ja mam instrumenty, które są w naszej produkcji i te same instrumenty po przejściu na przykład przez ileś tam łap i obegrane grają zupełnie inaczej. I to nie jest mit wcale. Dobra, bo ja mam instrument, który posiadam od 96 roku i gra cały czas tak samo. No,
On and off, tak? Okay. Ale był moment, że grałem na nim naprawdę bardzo długo i był to mój jedyny instrument. I on przez ten okres tych 6 lat, na przykład wtedy, jak go posiadałem, no to nie zmienił się jakoś w taki sposób. Zmienił się... troszeczkę inne oczekiwania są. Jego zachowanie w stosunku do, wiesz, zmian, bo go specjalnie go na przykład woziłem z proletariatem, jeździł jako backup, wiesz, specjalnie go woziłem w przyczepie. Robiłem to z czystą premedytacją, żeby po prostu on cały czas sobie pracował i rzeczywiście, no powiem tak, że zmienił się pod względem struktury na tyle, że jest bardziej stabilny. I tutaj jestem jak najbardziej tak, natomiast jego brzmienie ja nie usłyszałem, żeby się zmieniło. Mam ten instrument w tym momencie 20 ponad lat. No to i mówię, gram na nim on and off i zawsze w nim słyszę to samo. To jest jeden taki, o którym mogę powiedzieć. No drugie moje doświadczenie jest takie, że wiesz, no ja miałem w życiu 3000 gitar elektrycznych, różnych z różnych lat. Nie wiem, czy wszystkie były, wiesz, cały czas grane, czy nie. Natomiast porównując, wiesz, gdzieś tam egzemplarze, na przykład, nie wiem, no Yamaha Pacifica była tym, zawsze tym takim przykładem, wiesz, największym u mnie, że wszystkie te gitary były takie same. Gdzieś nie, tam. Właśnie, wiesz, ja nie będę się sprzeczał, bo każdy ma swoje, subiektywne. Tu nie chodzi o sprzeczanie się, chodzi o jakieś tam, wiesz, każdy też ja chcę się dowiedzieć właśnie tego twojego inaczej, doświadczenia w tym inaczej, momencie. No. Każdy ma jakby walory też odsłuchowe, nie? Dla ciebie pewne rzeczy są, bez urazy oczywiście, dla ciebie pewne rzeczy są takie same, a dla kogoś innego na przykład on wyczuwa różnicę, no nie? No to wiesz, to jest tak samo jak w tych dwóch gitarach, które powiedziałeś, że jedna będzie gorsza, druga będzie lepsza. Dokładnie. Wcale nie oznacza, że to, co ty powiesz, że jest lepsze, a gorsze, będzie dla mnie lepsze, lepsze i gorsze. A to, no dobra, to czy masz jakiś proces, który powoduje, że rozgrywacie te instrumenty w jakiś sztuczny sposób u siebie, poza... Nie, w sztuczny sposób nie. W ten sposób nie. Zastanawialiśmy się nad tym też. No bo są te takie, wiesz, wibratory do gitar, które powodują, że tam nie podłączasz na 30 godzin i to coś tam im... A równie dobrze można było gitarę do betoniarki wrzucić. Nie? Nie, bo ja akurat testy z tymi wibratorami też robiłem, nie? To, jak ktoś wytnie ten fragment, to już jest wiesz, to jestem, okay. Jestem położony w internecie, ale no te takie, wiesz, sztuczne systemy przyklejane do gitar próbowałem, też nie w gitarze akustycznej usłyszałem. Brzmienie się ociepliło, brzmienie się troszeczkę bardziej rozszerzyło i było takie bardziej ugładzone, nie wiem, czy to jest dobre słowo. W gitarze elektrycznej próbowałem zrobić to samo, nie słyszałem. To różnicy. Mówię o tym sztucznym, wiesz. Gitary akustyczne to są w ogóle zupełnie inne instrumenty. Tam naprawdę gra drewno. Tam to, co słyszymy, to są wibracje przeniesione ze strony na korpus, nie? Rezonuje i nam daje dźwięk ten, który słyszymy tak naprawdę, nie? To jest zupełnie inny instrument. No, skupiając się jakby na tych gitarach elektrycznych, to wydaje mi się, że nie, no, dla mnie ma znaczenie, tak? Mam doświadczenie, że po prostu instrument, który był początkowo zrobiony, a po tam jakimś czasie rozegrania brzmiał zupełnie inaczej, nie? To powinniście, jeżeli nie chcecie mieć, wiesz, tego sztucznie robionego, to powinniście mieć takie pomieszczenie, gdzie, wiesz, gitarzyści siedzą i po prostu ich praca między 8 godzin granie na gitarze, żeby je rozgrywać. Oczywiście żartuję. Żadna firma tego nie ma i nigdy nie miała, nie? Faktycznie jest tak, że każdy troszeczkę inaczej odbiera to wszystko, nie? Unikalny jest też każdy instrument, to nie można powiedzieć, bo on niby wygląda tak samo, ale troszkę te walory brzmieniowe będą się jednak kapkę różnić. Na jakimś poziomie takim do przyjęcia oczywiście, ale wydaje mi się, że to na nasze możliwości i tak na początek jakby całej tej drogi, bo w sumie 3 lata to nie jest dużo, ale wydaje mi się, że to całkiem przyzwoicie robimy. No i dobra, jak w takim razie ocenisz te 3 lata, które Push przeszedł? No bo ja was obserwuję od samego początku, jak tylko powstaliście. Gdzieś tam mamy ze sobą też jakiś, wiesz, mniejszy lub większy kontakt od tego początku. Tak. No mieliście dosyć dobrą batalię z wejściem na rynek w Polsce, bo to, wiesz, wejście na rynek w Polsce to zaraz banda tych wszystkich gitarzystów, którzy ci mówią, że jest za drogo, że to na pewno jest, nie, wiesz, no tak, ściągane z Chin i tak dalej, i tak dalej. Przeszliście przez ten etap dosyć obronną, wiesz co, ręką. Tak, jednak. Jakbyś o tej drodze opowiedział, wiesz co, taki... Początek nasz, tutaj warto przytoczyć taką jedną myśl, która się przewinęła od znajomego, też gitarzysty, nie będę mówił o kogo chodzi, ale w każdym razie on mówi tak, jeżeli chcecie konkurować z gitarami typu Harley Benton, to nie macie szans. Nie? I to było
nie wiem, pierwszy, drugi instrument, który on u nas zobaczył. Wiesz, ja byłem na początku tak naprawdę, nie? I pomyślałem sobie, kurde, może chłopak ma rację, może wiesz. Nie, to wy ale mieliście taki tak. model, żeby na początku robić takie bardzo, bardzo dostępne cenowo gitary? Nie, po prostu, wiesz, to nawet nie o to chodzi. To nie chodzi o cenę tutaj w żaden sposób, bo tutaj nie jest poruszona kwestia ceny, tylko on to ze swojego punktu widzenia zrównał, że i tak ludzie kupią Harley'a Bentona, bo jest przystępna cenowo. Jeżeli chcecie z nimi konkurować, to nie macie szans, to nie? Wiesz, ja tą myśl przyjąłem do siebie w jakiś tam sposób, minęło trochę czasu. Okazuje się, że wiesz, nasze instrumenty potrafią kosztować kilkanaście razy więcej niż te Harley'a Bentony. My na to klientów mamy, no nie? Wydaje mi się, że na pewno trzeba sobie jakoś postawić cel, w jaką klasę instrumentów się chcesz wbić, co chcesz sobie prezentować, jaką jakość przede wszystkim dla klienta chcesz stworzyć. Bo to jest tak naprawdę później wyznacznik tego, w jaki sposób są odbierane twoje gitary, no nie? I jaka jest ta półka wasza? Gdzie się plasujecie? No myślę, że to nie są tanie instrumenty, no nie? Nasz polski rynek jest taki, że generalnie kwoty rzędu 80 tysięcy to już są duże. To już jest spoko, ale z drugiej strony rynek europejski to już jest troszeczkę inaczej. Jest inaczej, nie? No, bo już te 80 tysięcy tutaj to już jest tanio. No tak, no bo to masz mniej niż 2000 euro. No, nie? A mniej niż 2000 euro, powiem ci, na tych targach gitarę za mniej niż 2000 euro od małej firmy robiącej instrumenty, bądź to manufakturowej, tak, czy tam tak, wiesz, tak, czy tam tak. jedna, dwie osoby strugające te gitary ręcznie, no to nie znajdziesz takich gitar tutaj. No nie ma szans. Głównie są ceny od 2600 do no, 2 albo w okolicach 3000. Nie? Czyli bardziej myślicie no tak, o rynku w tym momencie europejskim, czy jednak cały czas... Wiesz co, czy to jest cały czas jednak bardziej jest tak, że my myślimy o czymś bardziej albo o czymś mniej. Będzie klient od nas, z naszego rodzimego rynku, obsłużymy go tak samo jak klienta z zagranicy. I żaden nie będzie miał ujmy tutaj jakby na jakości usług, prawda? Natomiast my też musimy trzymać pewien próg cenowy z tego względu, że naprawdę chcąc zaproponować klientowi odpowiednią jakość, wziąć za to odpowiedzialność, opłacić podatki. No. Utrzymać ZUS, koszty, który ostatnio nie jest taki mały. Wiesz co, ale utrzymać koszty zakładu, koszty produkcji, tych roboczych godzin jest naprawdę dużo. Mimo, że my pracujemy we dwóch, to i tak tych roboczych godzin bardzo się dużo zbiera, więc nie możesz na końcu podliczyć swojego instrumentu, na który wiesz, który robisz z pasją, że wiesz, policzysz sobie 20 zł za godzinę. Nie? Wiesz, to też jest coś innego, to jak, no bo nie wiem, czy nie, pamiętasz, nie wiesz, w momencie, kiedy tam testowałem te wasze gitary, no to trochę taką zrobiłem specjalnie burzę w internecie, ile powinna kosztować polska gitara lutnicza i na tych różnych forach internetowych wrzucałem specjalnie ten temat i oczywiście pojawiały się cały czas te głosy, wiesz, że o, tam 6 tysięcy to już jest dużo i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że, nie pamiętam teraz kto to był, ale pamiętam, że był komentarz od jednego z lutników, tak. takiego, czytałeś te komentarze, wiesz o czym mówię? Wiesz co, nie pamiętam, ale nie wiem teraz konkretnie był komentarz mówię, od jednego takiego lutnika, który wiesz, robi te gitary już od lat samodzielnie, który powiedział tak, że patrząc na cenę instrumentu musimy patrzeć nie tylko na to, co ty teraz powiedziałeś, czyli nie tylko na twoje koszta, na twoje roboczo godziny i nawet jeszcze dodatkowo na te zarobki, które oczywiście chcesz z tego mieć i zarabiać, wiesz, no co najmniej minimalną krajową na samym początku. A rozwój, nie? Tylko właśnie on zwrócił uwagę na to, czego nikt nie powiedział inny do tej pory. Ja też tego nie powiedziałem teraz celowo, bo każdy sobie, wiesz, ludzie dzisiaj myślą w taki sposób, że jeżeli ty powiesz, że na rozwój, to ile ty tej kasy na rozwój bierzesz, nie? Musi mi coś jak zostać. Jak najwięcej. Nie? Musi mi coś zostać, tak? No generalnie reklama, którą my w jakiś sposób tam prowadzimy, to też jest koszt. Musimy w cenie gitary też wliczyć, wiesz, to nikt tego nie powie, ale ewentualne jakieś poprawki, bo klientowi tak samo jak każda inna firma czy fabryka ze względu na prawo cywilne musimy dać 2 lata gwarancji. Nie? Wiesz, jeżeli weźmiesz za gitarę 3000 po kosztach i klient ci zareklamuje, no z czego mu zrobisz, nie? No to jest jeszcze ten... To są wszystkie rzeczy, które zbierają się jakby na cenę końcową. Wiesz, też ile na rozwój? No, skoro firma ma 3 lata, to tak naprawdę jesteście na pierwszym etapie czegokolwiek, co w ogóle powstaje, bo rozmawiać możemy za następne 10 lat, tak. kiedy już być może nie będziecie potrzebować pieniędzy na... Nie, każda firma potrzebuje pieniędzy. Ale wiesz, nie tyle, ile na Coca-Cola, kurczę, mimo dziesięcioleci, które funkcjonuje,
dalej wiesz, się reklamuje, ale, nie? No tak, ale no, wiesz, trochę może mniej musi to robić, niż robi to, a może nawet więcej, wiesz. Więcej, właśnie o to. Ale wiesz, więcej. Ja nawet patrzę z perspektywy kanału. No prowadzę kanał 9 lat i 6 lat mi zajęło składanie w niego tyle, żeby zacząć z niego wyciągać z powrotem jakiekolwiek zyski. Tak. I potem, jak zobaczyłem, że tu przynosi zyski, dalej potrzebowałem tej, tych pieniędzy na ten rozwój, więc tutaj jest dokładnie tutaj to samo. Tutaj się nie? wiele rzeczy skłania, bo chcąc budować markę, to musisz działać marketingowo, musisz działać jakościowo, musisz jakby robić wszystkie te rzeczy, których klient nie widzi tak naprawdę, biorąc od ciebie instrument. Mm-hmm. No to wszystko są potrzebne pieniądze. Wiesz, jak ktoś tam hobbystycznie sobie robi gitary, to być może to troszeczkę inaczej traktuje. No nie? Dzisiaj my tak naprawdę już chcąc istnieć na rynku, musimy brać wszystkie rzeczy pod uwagę, a przede wszystkim tak naprawdę dobro klienta, no nie? No bo wiesz, chcąc. A na jakiej zasadzie dobieracie artystów do współpracy? Wiesz co, to jest temat losowy. Ostatnio widziałem na przykład Adę Nikę, która wiesz, staniego Les Paula Speciala Epifona, o którego zawsze ją męczyłem, Ada, ja ci weź już przestań, ja ci wyślę gitarę, bo już nie mogę na to patrzeć. Nagle widzę, Ada gra z Puszem, co bardzo mnie uradowało oczywiście, bo wiesz, po pierwsze to dziewczyny powinny grać na gitarze w ilości hurtowej. Tak, szczególnie na Puszach. I wszystkie dziewczyny, które grają na gitarze, to jest wielki plus. No na jakiej zasadzie, wiesz, co, nie, współpracujecie, bo paru tych artystów macie. Kto, tak. kto gra na waszych wiesz gitarach, co, dlaczego? Tutaj sprostując jakby temat Ady Nikielskiej, ja ją poznałem na Sandeli i generalnie się ta nasza gitara tak spodobała, że ona musiała na niej grać wówczas, wtedy będąc na tych warsztatach, no nie? Mhm. Dorzuciła sobie fotkę na swój swój profil i generalnie na tym się skończyło. To nie jest współpraca, wiesz, ona by chciała mieć tą gitarę, w sumie nawet nie poruszaliśmy tego tematu, ale faktycznie spodobała jej się ta gitara, nie? Nie jest naszą adreserką, choć bardzo byśmy chcieli. Mm-hmm. To powinna. Tak. No. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, wiesz, to dzisiaj tak naprawdę czy my mamy swoją politykę jakby prowadzenia tej sprawy od strony właśnie tej muzycznej, od strony ludzi. Uczestniczymy w wielu imprezach, gdzie się tylko da tak naprawdę, która skupia gitarzystów. Począwszy od rekordu Guinnessa, tak? Mm-hmm. To jest taka bardzo duża impreza praktycznie dla gitarzystów, tworzona przez gitarzystów. Później mamy warsztaty, które są organizowane przez już znane osoby i te warsztaty mają duży prestiż u nas w Polsce dla gitarzystów. To my w takich miejscach uczestniczymy we festiwalach. Także u nas jest to troszeczkę inaczej, tak? Osoby, które jakby są naszymi endorserami, to nawet nie są endorserzy, to są nasi ambasadorzy. Ambasadorzy marki. To są osoby, które pomagają nam w promowaniu naszej marki. To są osoby, które utożsamiają się z tymi gitarami. I w dużej mierze to są osoby bardzo normalne. Nie wiem w jakich okolicznościach, bo to ciężko jakby wrócić do każdego, do każdej osoby z osobna, ale mi się wydaje, że po prostu spotkaliśmy się gdzieś tam na jakiejś drodze, niespecjalnie szukając jedni drugich, tylko to po prostu czasami wynika samo z siebie, no nie? No tak, to nie jest rzeczy. Tak, że idziesz do lasu, szukasz prawdziwków, nie? To musi być, wiesz, to jest... No chyba, że znasz miejsce, nie? Jak znasz miejsce? Ale no jak jeździsz na festiwale i wiesz, na gitarowe rekordy, tak. to jest właśnie ten zagajnik, nie? Wasze gitary raczej są ukierunkowane na muzykę, znaczy wiadomo, że nie ma gitar do metalu, tak? Ale raczej no nie ma u was takich typowo... Jest jeden model, który trochę został niedoceniony. Four Fighter 27 cali menzura. No to już jest dla takich bardzo ekstremalnych metalowców. Wiesz, da się na tym czas zagrać, nie? Dlatego ja mówię, że nie ma gitar tam, wiesz, chociaż są z drugiej strony, no ale raczej was widzę jako kogoś, kto nie zahacza o te rejony. Dlaczego? My bardzo bluesowo-rockowo, nie? No. Z nutką tradycji, ale jednak w swoich instrumentach przemycamy własne wzornictwo, nie? Mm-hmm. Nawiązujemy do jakichś tam gitar, które gdzieś tam były, ale już od samego początku ja to mam właśnie doświadczenie z branży meblarskiej, gdy po prostu projektując
jakiś mebel, musiałeś nadążyć za trendami, które są, ale nie mogłeś tego kopiować. Mm-hmm. Tak samo w gitarach. Dla mnie by było ujmą skopiowanie konkretnego instrumentu, żeby on był toczka w toczkę identyczny, ponieważ wiem, że stać mnie na więcej, nie? Z drugiej strony musisz mieć klasyczne rozwiązania, które wszyscy kochają od lat, bo gitarzyści to konserwy. Słuchaj, no dzisiaj tak naprawdę jak popatrzysz na muzyków we wszechświecie, to 99% osób gra na stratach, tele i gibolach, nie? No tak. Nawet jak sobie przejdziesz tutaj po stoiskach, to 99% oprócz oczywiście tych nowoczesnych kształtów, to jest to cały czas szukanie... Ja się też troszkę tym zmartwiłem, chodząc tutaj po stoiskach, bo bardzo niewielu wystawców proponowało klientom właśnie własne kształty, rozwiązania, a jeżeli już, to właśnie to było ich kilku, dosłownie tam kilkunastu na tą ilość wystawców. To jeszcze bardziej byś się czuł smutno, jakbyś był na przykład na angielskich targach, bo tam już jest w ogóle totalna zamknięcie się na jakiekolwiek odstępstwo od Cutaway'a w którąkolwiek stronę i jakiekolwiek przesunięcie o 2 centymetry jednego wcięcia, to już jest po prostu, wiesz... No ja myślę, już tak jakby początki naszej, naszej firmy, już na samym początku określiliśmy sobie, że my jednak nie będziemy kopiować, nie? Mm-hmm. Wiadomo, że nie wymyślisz progu od nowa, nie wymyślisz skali od nowa. To wszystko już zostało wymyślone, ale możemy klientowi właśnie zaproponować troszkę inne rozwiązania w postaci pick-upów i przede wszystkim inny kształt tej gitary, no nie? Z innych materiałów, inaczej może technologicznie zrobiony, jednak to dalej jest gitara, tak? Z naszym kształtem. Czy współpracujecie na stałe z Euphony Pickup, czy to jest opcja taka, że jednak inne rzeczy, znaczy, to jest must have w waszych gitarach, czy można mieć inne? Proponujemy te pick-upy każdemu klientowi, proponujemy inne pick-upy każdemu klientowi. Klient tak naprawdę ma możliwość wyboru, nie? Mhm. Wiadomo, że tutaj Euphony Pickup, tak samo jak Hator, robią pick-upy na bardzo wysokim poziomie i to są naprawdę dobre pick-upy. Klient decyduje, nie? My byśmy chcieli jakby wrzucać wszystko od początku do końca, to co nam się podoba, ale to wiadomo, że tak naprawdę klient decyduje. Mm-hmm. Nie mamy seryjnej produkcji, nie mamy w tym momencie takiego Bangladeszu, że tak powiem, nie? Że to proponujemy i bierzesz albo spadaj. Nie, nie, tutaj jakby z klientem właśnie decydujemy, albo może inaczej. My słuchamy propozycji klienta, jakoś go tam nakierowujemy. To też w głównej mierze zależy od tego, co klient potrzebuje, do jakiego rodzaju muzyki, pick-upy, nie? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś szuka takich bluesowych brzmień z lat 60., 70., no to Euphony naprawdę wymiata. Ma to w ofercie. No bo Hator na przykład ma troszeczkę takie bardziej modernistyczne podejście. Mm-hmm. I wiesz, to się uzupełnia, tak? Mamy też linię swoich pick-upów, które dla nas wykonuje Hator, z naszymi parametrami, to świetnie się sprawdzają. Które są takie bardziej, to są powiedzmy takie stokowe wtedy pick-upy, które Euphony z Hatorem jest wyborem, a to jest takie coś, że ma... Bo nie, inaczej, macie takie miejsce, do którego można przyjechać. Tak, w Rzeszowie stoi 20 gitar, które można sobie wybrać, tak. I ograć, wybrać, nie wiem, spośród 3 egzemplarzy tego samego modelu. Jest takie miejsce, tak? Tak, tak, tak. Tak. Mhm. A ile macie modeli w takim razie w tym momencie? Jejciu. 7? 7-6 modeli gitar. No to jest dużo, jak na 3 lata to jest... No plus kilka basów jeszcze, nie? Mhm. Co, i basiści chyba są bardziej przekonani do nowych rzeczy niż gitarzyści? Takie masz doświadczenie? Nie. To jest takie śmieszne dosyć, ale ktoś kiedyś stwierdził, że basiści jednak zostawiają więcej pieniędzy w sklepie muzycznym, nie? Aż tyle nie mówią. Tak, nie wiem, na ile to jest prawda, ale faktycznie jest tak, że wiesz, to są zróżnicowane tematy, nie? To każdy człowiek jest inny, nie? Nie można powiedzieć, że basista, kurczę, wiesz, wymaga więcej, albo gitarzysta wymaga więcej, nie? Jaka jest przyszłość w takim razie Pusza? Gdzie widzisz Pusza za 3 lata? Jaki masz, wiesz, plan, co chcesz jeszcze zrobić, gdzie chcesz jeszcze pójść, którą ścieżką ma to jeszcze... Wiesz co, no cały czas staramy się piąć do góry. Będę mówił, że jest łatwo, no nie? Bo to nie jest ścieżka, kurczę, w linii prostej od punktu A do punktu B, tylko to jest wiadomo, przez różne problemy i tak dalej. No staramy się cały czas piąć do przodu, cały czas próbujemy czegoś nowego, obserwujemy, wdrażamy pewne rzeczy, próbujemy nowych rozwiązań, próbujemy jakby
też działań marketingowych, to wydaje mi się, że jest temat bardzo rozwojowy, ale co się potoczy, nikt tego nie wie. No, nie? Nie, no, oczywiście, my oczywiście wszelkich starań dokładamy, żeby było jak najlepiej. Mam nadzieję, że z pomocą klientów, z pomocą może jakichś artystów uda się temat ogarnąć. Nie? Mm-hmm. Jak bardzo zależy Wam na promocji rzeczy wśród youtuberów i niekoniecznie muszą to być youtuberzy polscy? Czy próbowaliście się gdzieś dostać, nie wiem, do Oli Englunga, którego tutaj, wiesz, przed chwilą, który nas przed chwilą minął, wiesz, no takich, ten zagraniczny YouTube, czy próbowaliście na przykład wejść, no bo wiem, że na polskim poletku wśród tych ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, siedzą w temacie, zadziałaliście. Czy próbowaliście wyjść z tym trochę gdzieś dalej? Wiesz co, jak to się udaje, albo czy to się nie udało? Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze jakby nie podjęliśmy takiej konkretnej decyzji, w który temat uderzamy. No na pewno te media społecznościowe w postaci YouTube'a, nie wiem, Facebooka, Instagrama są bardzo ważnym elementem. Jednak wiesz, my też nie robimy rzeczy na siłę, no nie? To nie jest tak, że kurczę, musisz to zrobić, to jest temat, znaczy to może inaczej. To nie jest temat taki, że wiesz, nie no, wróć. Myśl zgubię. Temat mediów społecznościowych jest ważnym tematem. Niemniej, my nie pchamy się do nikogo na siłę, no nie? Mhm. Jeżeli ktoś nas jest w stanie gdzieś tam zobaczyć, w jaki sposób wyhaczy nas, załóżmy, nie wiem, spodoba mu się temat, tak? Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że też potrzebujemy jakby takiej otwartości, no nie? Chyba nie jest dobrym momentem, żeby wszędzie nagle być, a potem zniknąć, nie? Mm-hmm. Lepiej to robić małymi krokami, tak mi się wydaje. No też mi się tak wydaje, wiesz, to jest taka nowa tendencja też, to ja ci też powiem, no bo ja z drugiej strony tutaj rozmawiam o tym, jest taka nowa tendencja, że kiedyś było tak, że na przykład, nie wiem, Boss wypuszczał nowy multi-efekt, to nagle cały świat, wszyscy youtuberzy o godzinie 17, 24 grudnia wypuszczali film na temat tego multi-efektu. No i ktoś stwierdził, ludzie, no ale przecież to jest bez sensu. Otwierasz lodówkę, tak? I masz multi-efekt, tak, nie? Masz multi-efekt, który za dwa dni znika, nikt o nim nie pamięta. Tak. I teraz rzeczywiście jest tak, że ten marketing jest ustawiony tak, że to, wiesz, to się dzieje cały czas, wiesz, na przez cały rok taki multi-efekt jest gdzieś tam, wiesz, ten temat jest odświeżany. I to jest dokładnie trochę tak... Ja o tym myślę, nie? Bo to nie sposób jest, wiesz, wydać kasę na reklamę, gdzieś tam pozałatwiać sobie odcinki u youtuberów, spoko, nie? Mhm. Wszystko fajnie. Tylko, wiesz, to musisz robić rozważnie, tak? Pewne kroki niestety muszą poprzedzać inne kroki i wydaje mi się, że temat reklamowania się to też jest taka bardzo odpowiedzialna kwestia, nie? Która musi być prowadzona rozważnie. Dobra, następny zmieniamy całkowicie, wiesz, temat, czyli tak całkowicie, no. Jakie nowe modele powstaną? Kiedy V-ka? Kiedy V-ka? Kiedy Explorer? No, tak jak kiedy mówię... SG? Dobra, to tak jak mówiłem na samym początku, nie kopiujemy, więc nie będzie. Ale wiesz, nie będzie takich kształtów. No dobrze, ale macie gitary, które są podobne do Stratocastera, macie gitary, które są podobne do Tele, macie gitary, które no najmniej akurat te wasze gitary przypominają, te offsety są tak już najbardziej dalej, wiesz. Właśnie muszę cię zasmucić, V-ka to jest ostatnia gitara, którą kiedyś pewnie to nie będę chciał zrobić. To rzeczywiście mnie zasmuciłeś bardzo. Nie podoba, mnie się osobiście nie podoba i wiem, że to jest też taki instrument, który jest niszowym instrumentem, nie? Jest masę ładniejszych rzeczy, które według mnie można by było zrobić niż takiego, kurczę, wiesz. Czyli ten sznyt nie. No nie. No, szkoda, kurde, no to szkoda. To nara. No to widzę, kończymy ten wywiad. To w ogóle było bez sensu. Cała ta rozmowa miała dojść do tego, że będzie V-ka i nie ma V-ki. No nie będzie. Ale cukierek był smaczny. Piotrek, bardzo dziękuję. Następnym etapem, mam nadzieję, tutaj od razu chciałbym poprosić o taką możliwość, jest wizyta mojej kamery razem ze mną, oczywiście, jeśli się uda. Mogę wysłać ci tego kamerę też, jak chcesz. W Rzeszowie po prostu, żeby to... Jeżeli to nie jest tajemnica, jak to robicie, to żeby to pokazać, bo to jest rzecz, która mi naprawdę interesuje. Myślę, że moglibyśmy się umówić oczywiście, z tym jednak, że my jesteśmy podzieleni na dwie lokalizacje. Aha. Ja jestem w Sędziszowie Małopolskim, tam mam zakład, tam produkuję te gitary, w sensie drewna i całej reszty.
reszty. Natomiast prace lotnicze u Piotrka w Chudzika. Ale to jest daleko od siebie? 20 km. No to nie, no to, to wiesz, to nie ma żadnego, to nie jest 300 km. My zapraszamy oczywiście, trzeba chcąc pokazać, to umówimy się odpowiednio. No wcześniej. I pięknie, tego się trzymajmy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dobranoc. Pozdrawiamy. Push Guitars polecamy. Tak. Wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich, którzy obejrzeli do końca. No, jak mówię, no, sensacyjna tak naprawdę sprawa, jeżeli chodzi o świat gitary polskiej. Zaskakująca sprawa. Trzymałem kciuki za tą firmę dość poważnie. Miałem dwie gitarki, chyba tutaj były na testach dwie albo trzy. Był Jetson i był taki Stratocaster. Mój przyjaciel Pardziu ma również jedną z takich gitar. Być może zrobimy jej kiedyś jeszcze test, pożyczę ją od Pardzia, tak po prostu również historycznie. Jeżeli chcecie taki test, to pod tym filmem, jeżeli znajdzie się 333 łapki w górę, to poproszę Pardzia, żeby mi tą gitarę pożyczył. On jest z niej bardzo, bardzo zadowolony. Gitary były całkiem, całkiem niezłe, no ale no niestety już jest to kawałek historii obok różnych innych firm, które w Polsce do historii przeszły. Takie są koleje losu, takie są też chyba koleje tego, że coś powstaje, a coś się gdzieś tam rodzi. Miejmy nadzieję, że coś z tego wszystkiego jeszcze się urodzi, że gdzieś tam jeszcze coś powstanie od zarówno jednego Piotrka, jak i drugiego Piotrka. Nie wiem, może jeszcze kiedyś zrobię coś razem, może będą to dwie osobne firmy. Jak mówię, nie znam żadnego backgroundu tego, co się stało. Nie do końca mnie to też obchodzi w sensie takim, żeby robić tutaj z tego super ekspres fakty, więc słuchajcie, dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Napiszcie komentarz, jaki sobie tylko życzycie. Zostawcie tą łapkę w górę, subskrybujcie kanał i jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom. Dzięki patronom, wszyscy oglądają te materiały z bardzo dużą intensywnością. Staram się co najmniej 15 odcinków w miesiącu wrzucać. Dzięki patronom kanał się bardzo, bardzo intensywnie rozwija. Dzięki patronom wszystko tutaj idzie ku coraz to lepszemu. Mam kasę na to, żeby inwestować w ten kanał, żeby ten kanał po prostu szedł do przodu. No i to się dzieje dzięki temu, że wpłacacie jakąś tutaj kaskę i ta kaska, jak widać, idzie no, na rozwój tego wszystkiego i mam nadzieję, że widać to, że cieszycie się z tego tak samo jak ja. Dziękuję, że spowodowaliście, że mogę żyć własnym marzeniem. Kręćcie końcówki samochodowe, w tym momencie końcówka samolotowa. Jedziemy z następnym odcinkiem. W momencie, kiedy wy to oglądacie, ja kręcę odcinek najprawdopodobniej na jutro, bo przez to, że nie zrobiłem w sobotę, to już się zdenerwowałem, ale wyszło co wyszło, więc na jutro będzie odcinek. Jedziemy. Dużo PGR-ów w tym miesiącu, chociaż jeden będzie po angielsku. Yo. No fajnie, fajnie. To jest pewnego rodzaju taka tradycja właśnie, że odwiedzam muzeum gdzieś tam po drodze do tych Niemiec, jak się okazało. Co prawda dzisiaj będziemy to dosyć krótko, no bo jeszcze musimy wrócić. Zawsze było tak, że, znaczy zawsze, no w ostatnim roku było tak, że po prostu zatrzymałem się w Zwickau, zatrzymałem się w Eisenach, żeby obejrzeć te muzea. No ale teraz przejazdem, że tak powiem, taki pan samochodzik i templariusze przed wami. Amfibia, całkiem ciekawy koncept samochodu tak naprawdę, więc rzadko spotykany, więc jest na co popatrzeć, nie? Samochód, który pływa, w ogóle łódka tonie. Tutaj są lepsze atrakcje, no bo już kto ogląda tak każdy odcinek po kolei, staram się to wrzucać jakoś też tak po kolei na te końcówki, to tutaj też jest Concorde na przykład, którego się już nie mogę doczekać, no i oczywiście tu 144, którego się nie mogę doczekać, więc no idziemy, zwiedzamy, nie spać, zwiedzać.